Myślę, że to nie jest na niekorzyść. To są po prostu nowe czasy. To każda epoka ma swoją jakąś historię i swój czas. I te możliwości, które mamy teraz, żeby docierać do ludzi, są fantastyczne. One dają też bardzo dużą wolność, ponieważ wielu artystów, którzy na przykład, powiedzmy, nie mieliby takich możliwości, a pojawili się właśnie dzięki temu, że mają możliwość dotarcia do widza w inny sposób, to nie muszą się podporządkowywać, nie muszą walczyć, powiedzmy, właśnie z kimś, kto narzuca mu jakąś formę przekazu artystycznego. Więc mi się wydaje, że to jest akurat coś, co daje też taką wolność artystyczną i wyraz, żeby przekazywać po prostu to, co się chce. A z drugiej strony tym, że ten film feedback jest ogromny, to ludzie są dużo bardziej narażeni na właśnie na hejt, czytają opinie, bardzo się tym przejmują i tutaj to jest niebezpieczeństwo mediów społecznościowych.